Proszę Państwa, moim zadaniem będzie dzisiaj poprowadzenie tej konferencji, ale też jedną z części tego zadania jest zrobienie pewnego wprowadzenia. Dotyczyć ono będzie raczej takich bardziej ogólnych problemów niż konkretnych wdrożeń, chociaż przy tym podejściu, które też pokazywał na pewnym przykładzie dosyć specyficznym, wyjątkowym, pokazał film, ale końcowy efekt bardzo często jest sumą bardzo wielu drobnych działań. I szczegółowe zagadnienia z tym związane omawiać będą referenci i pokazywać kolejne filmy. Ja odniosę się właśnie do takiego spojrzenia ogólniejszego, nazwijmy to urbanistycznego. Zacznę od tego, że jest, bardzo proszę, nie mamy zmieniacza tutaj elektrycznego, więc będę musiał przerywać, przechodzić ustnie do kolejnych slajdów. Chcemy mówić o ekologii konstruktywnie, to jest nazwa, tytuł tego projektu. Przez lata mówiono o ekologii z namaszczeniem, znaczy od lat 60., czyli właściwie w moim przypadku to od dziecka stykałem się z takim podejściem, że zagadnienia zrównoważonego rozwoju czy ekologii to jest coś, jakieś przesłanie, dzisiaj powiedziałbym paradygmat, a ekolodzy jawili się jako swego rodzaju kapłani wyższego wtajemniczenia. I tak byłem wychowany. To jest, nazwijmy to, czytanka licealna. To znaczy, to jest to, że przyroda jest czymś, co należy chronić. I to jest pewna nasza powinność. To jest prawda, oczywiście, ale podejście, bardzo proszę, następny slajd. Podejście konstruktywne różni się trochę od podejścia ideowego. Znaczy właśnie nie traktuję tego tak jak dotąd, że mamy jakieś wartości środowiska i ochrona to jest coś, co właśnie generuje nam tylko koszty, pewien problem, stanowi pewien problem. Jest to powinność, jest to zagadnienie, które powinniśmy komponowywać w proces kształcenia, budować świadomość społeczną. Powinniśmy stwarzać pewien konsensus w tych sprawach. To jest powinność, która powoduje od wieków poczucie więzi z danym miejscem, z rzeką, z lasem. To pozostaje prawdą, ale w dzisiejszych czasach to jest trochę za mało. Właśnie jest potrzebne też podejście konstruktywne. Bardzo proszę o następny slajd. Ono się właściwie nie zaprzecza tamtemu, ale pokazuje, że środowisko to też jest pewna wartość taka praktyczna, że to są pewne zasoby, które możemy wykorzystać w procesie rozwoju. To jest, im mamy lepsze środowisko, tym właściwie taniej będziemy się rozwijać. Dlatego warto je chronić. Warto, po prostu się opłaca, nie? Jest to powinność, tylko po prostu z rachunku ekonomicznego może wynikać, że nasze efekty, które uzyskujemy, będą lepsze. Czyli to jest pewien czynnik wzrostu, na przykład ewidentnie w turystyce, ale nie tylko. Jest to pewien składnik potencjału rozwojowego. Jest to czynnik jakości życia. Jeszcze też dodatkowo jest to pewien wyróżnik wizerunku zewnętrznego. To znaczy w dzisiejszym zglobalizowanym świecie właściwie tylko to, co odziedziczyliśmy z poprzednich epok, jest tym, co wyróżnia dane miejsce, bo cała reszta jest produktem przemysłu. Jest gipsowa, gipsowo-kartonowa i w zasadzie w całym świecie bardzo podobna. I teraz przechodzę do mojego tematu. Bardzo proszę, następny. Nowa urbanistyka. Dlaczego nowa? Czym różni się od starej? Przecież wiemy, że miasto i sztuka jego budowania jest to bardzo
bardzo, działalność bardzo stara, od czasów antycznych. Jest to właściwie, niektórzy twierdzą, że największe osiągnięcie ludzkości, podstawa cywilizacji, jest dziełem człowieka, a jednocześnie czymś, co kształtuje społeczność i też kształtuje człowieka. Więc urbanistyka ma 3000 lat, a może więcej, właściwie dokładnie nie wiadomo. Więc dlaczego mówimy o nowej urbanistyce? Oczywiście, można powiedzieć, że tak każda epoka odkrywa swoje nowości, czyli ta nowa urbanistyka jest nowa, ale tak nie całkiem nowa. Oczywiście w ogóle jako nauka czy sztuka nazwana ma nieco ponad 100 lat. Stąd często bardzo jest utożsamiana z pewnym określonym wzorcem kulturowym, z pewnym wzorcem, który właśnie też ma 100 lat. Bardzo proszę o następne zdjęcie. Utożsamiana jest z funkcjonalizmem. Na czym polegał funkcjonalizm? Nie będę może tego opisywał, ale funkcjonalizm był cechą czy dogmatem pewnym nowej epoki, która krytykowała to, co było przed nią. I tutaj przykład odniesiony do kuchni. Nasze życie przed tymi nowymi czasami toczyło się w pewien sposób, który był poddawany krytyce i proponowano coś nowego. Kuchnia frankfurcka, rok 1927. Proszę Państwa, wiemy, jak bardzo skomplikowana jest technologia kuchenna. W tej chwili telewizje odkrywają przed nami, różne telewizje odkrywają przed nami złożoność procesów odbywających się w kuchni, pewne napięcia i dramaty. Wiele takich programów jest. Widzimy, jak złożona jest praca kuchni. Składa się z gotowania, smażenia, duszenia, zmywania. Powoduje wiele napięć. I proszę Państwa, sytuacja w mieście jest jeszcze bardziej skomplikowana. Bardzo proszę. A podejście zastosowane przez 100 laty było niestety bardzo mechanicznie przeniesione na to, co krytykowano. To czy oczywiście były slumsy i w odpowiedzi na złą sytuację proponowano właśnie podejście funkcjonalne. Oczywiście model w tej większej skali, model ten nie wszystko mógł uwzględnić. Pewne rzeczy musiały zostać zaniedbane. W związku z tym nowa epoka, bardzo proszę o następny slajd, wraca do pewnych starych wzorców, krytykując te stare, trochę nowsze. No. Czyli to, co się proponuje, powraca trochę do przeszłości i integruje to z nowymi potrzebami. Czyli następuje pewien powrót do tradycji i usunięcie tych mankamentów poprzedniej epoki, poprzedniego podejścia, które okazały się we współczesnym świecie już właśnie nie do utrzymania. Następuje powrót sąsiedztwa. Ale jak Państwo widzicie na tej ilustracji z lewej strony, to powracamy do czegoś, co już było wcześniej. Ten obraz pochodzi, no, powiedzmy, z przedmodernizmu. Bo że go zapowiada, ale pokazuje coś, co już było. Także postmodernizm tworzy taką barejowską nową tradycję. Znaczy, wracamy do czegoś, troszeczkę udajemy czy imitujemy rzeczywistość. Bardzo proszę o następny slajd. I to trzeba powiedzieć, że ta idea przyszła z Ameryki. Jak to w Ameryce wszystko wydaje się proste, czyli idee są zamieniane na pewne wzorce, powstaje pewna instrukcja obsługi, prosta, pragmatyczna, konstruktywna, powstaje pewien zbiór zasad, bardzo jasno opisanych, jak zielony przycisk na jakimś urządzeniu, na wszystkie inne
są szare, ale ten główny jest zielony, żeby nikt się nie pomylił. I ten ładny widoczek z prawej strony jest zamieniany na pewien schemat. Bardzo proszę następny. I dalej szczegółowo opisywany, bardzo wieloma parametrami. Proszę następnej, i wręcz wzorcami projektowymi. Właśnie prostymi, jasnymi, praktycznymi. Czy to jest dobre? No właśnie, jest, bywa dobre, nie, ale nie zawsze. Jest to też pewnego rodzaju unifikacja, imitacja. I to są te cechy, które no, nie zawsze pozwalają na zastosowanie tego podejścia, zwłaszcza w Europie. Do tego jeszcze wrócę. Jakie są cechy tego nowego podejścia? Bardzo proszę o następny slajd. Przede wszystkim powraca ona do tradycyjnych komponentów miasta. Bardziej je integruje i zakłada, że przede wszystkim błędem miast modernistycznych była przesadzona skala. W związku z tym tu deklaruje odejście od tej skali, która wymuszała transport kołowy, przejście na skalę dojścia pieszego, 10-minutowego. Także zabudowa jest bardziej gęsta, bardziej, miasto bardziej dynamiczne, różnorodne. Miesza się funkcje, nie strefuje funkcje. Krytykuje się strefowanie funkcjonalne. Osiedla mają formę wyodrębnionych wspólnot, a samochód ma być zastąpiony albo ruchem pieszym, albo ruchem po szynach dla dalszych dystansów. Jakie zasady obowiązują? Przede wszystkim właśnie, proszę następny slajd. Przede wszystkim ruch pieszy jako pewnego rodzaju filozofia, nie tylko pewna funkcja, ale właśnie filozofia podejścia do miejsca, do osiedla, do wspólnoty terytorialnej. Jest to zgodne z trendami zdrowego trybu życia i tak dalej. Więc tutaj też na to tak trzeba popatrzeć, nie tylko funkcjonalnie. Powraca do tradycyjnego języka urbanistycznego, ulic, placów, hierarchii, sieci ulicznej, do mieszania funkcji, co daje większą różnorodność, do mieszania też społeczności, czyli zróżnicowanej typologii mieszkań. Biednych łączy się z bogatymi, nie segreguje. Co bardzo ważne i to trzeba podkreślić, bardzo wysoką uwagę przywiązuje do jakości obiektów. Nie ma, ta standaryzacja właściwie w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych technologiach nie jest konieczna na przykład dla obniżenia ceny. W związku z tym to się eksponuje, to żeby obiekty były indywidualne, bardzo dobrze zaprojektowane, bardzo dobrze wykonane, ale to samo dotyczy też przestrzeni publicznej, wyposażenia ulic, tej galanterii miejskiej. Powraca się do tradycji sąsiedztwa, nie do warunków, dobrych warunków higienicznych, a właśnie do form nawet może trochę gorszych, bardziej tradycyjnych, kiedyś krytykowanych, ale sprzyjających więziom społecznym. To zwiększa gęstość, to też powoduje ograniczenie konieczności przemieszczeń samochodem, ale z drugiej strony zapewnia to podejście tak zwany inteligentny transport, czyli transport, który jest przyjazny dla użytkownika, ale niekoniecznie energochłonny, niekoniecznie bardzo intensywny, po prostu dopasowany, inteligentny, dopasowany do potrzeb. Cechą czy zasadą jest też trwałość, którą my nazywamy zrównoważonym rozwojem, czy jedną zamiennie, to, o tym za chwilę powiem. Ale przede wszystkim dotyczy to podejście zwiększenia polepszania jakości życia, poprawy jakości życia. Nawet się mówi o poziomie szczęśliwości. Na czym polega właśnie trwałość, sustainability, czyli to, co nazywamy zrównoważonym rozwojem? Przede wszystkim minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko, zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji, poszanowaniem wartości przyrody poprzez między innymi ekotechnologię. Polega na wysokiej sprawności energetycznej, na mniejszym zużyciu tradycyjnych źródeł energii, na zwiększaniu lokalnej produkcji, to znaczy
otwieraniu nowych biznesów, nowych miejsc pracy właśnie w miejscu zamieszkania. No i generalnie zasada, którą można powiedzieć, więcej chodzenia, mniej jeżdżenia. I powstaje pytanie, czy to, co to, o czym mówię, można, czy warto przenieść z USA do Europy. Żeby na to odpowiedzieć, trzeba by sięgnąć do genezy tego nowego podejścia. I tutaj bym się skoncentrował, może, ponieważ nie mamy dużo czasu, na jednej postaci, Jane Jacobs. Niedawno wyszła jej książka w Polsce, opublikowana po 54 latach od pierwszego wydania. To jest pierwsze polskie tłumaczenie. To, tak mówię, w cyklach Kondratiewa to jest cała pełna epoka. Także o czym jest ta książka i skąd się wzięła? Otóż z początkiem lat 60. główny urbanista Nowego Jorku, Robert Moses, zaproponował pewną reorganizację czy nowe inwestycje w dziedzinie układu drogowego. Te inwestycje spowodowały, że ten projekt spowodował, że 500 000 mieszkańców miało zostać przesiedlonych po to, żeby usprawnić ruch samochodowy. I Jane Jacobs wystąpiła przeciwko temu. Był to wielki konflikt, po którym Jacobs opublikowała właśnie tę książkę Życie czy śmierć i życie wielkich miast Ameryki, w którym poddała bardzo ostrej krytyce właśnie metodologię strefowania funkcjonalnego jako podstawowego paradygmatu urbanistyki. Ten konflikt był tak słynny i ważny w Ameryce, że ostatnio powstała wręcz opera, napisano operę, która mówi o tych czasach i pokazuje spór Jacobs z Mosesem. Ta praca też stała się ważna z opóźnieniem dla świata. W zeszłoroczne Światowe Forum Miejskie ONZ-u mottem była ta sentencja, którą Państwo możecie odczytać w tłustym drukie. To jest właśnie sentencja z książki Jane Jacobs. Czy jest ważna dla Polski? W Polsce, tak jak mówię, teraz opublikowano tę książkę. Opublikowano też szereg innych książek. Tu część widzicie Państwo przed wejściem. Opublikowano książkę, która mówi o podobnych sprawach, książki Jana Gela. Może nie powinienem tego mówić, ale chyba symptomatyczne, że wraz z opublikowaniem tych książek występuje pewne wydarzenie, które pośrednio dotyczy strefowania funkcjonalnego, a traktowane jest w Polsce jako likwidacja zawodu urbanisty. Oczywiście zawodu traktowanego jak pewnej, czy widzianego w swojej pewnej ograniczonej formule. Właśnie tej krytykowanej przez Jacobs. Bardzo proszę. Także nie wszystko daje się przenieść i może warto przenosić ze Stanów do Polski czy do Europy, ponieważ specyfika jest trochę inna. Miasta europejskie są mniejsze niż miasta amerykańskie, czy w ogóle niż miasta globalne, mniej dynamiczne, wręcz się mówi, że się kurczą, chociaż nie wiadomo, czy naprawdę i czy wszystkie. To jest też efekt statystyczny w pewnym sensie. Może są mniej spektakularne, ale na pewno są tańsze, bardziej przyjazne, ładniejsze, przede wszystkim unikalne, bo mają długą tradycję. I wreszcie są właśnie zrównoważone, czyli trwałe, spokojne, dojrzalsze, bardziej odporne na kryzysy. Także, bardzo proszę następne. Także ten smart code amerykański można by bardziej w Europie nazwać specyfiką miejsca. I bo nam jest łatwiej przywrócić to, co przecież już kiedyś tu było. Nie musimy tego realizować od nowa. W Stanach Zjednoczonych w tej konwencji, o której mówię, zrealizowano mniej więcej 4000 realizacji, w tym tylko połowa w starej tkance miejskiej. Tutaj w naszych warunkach europejskich
mamy więcej możliwości działań rewitalizacyjnych, zresztą w Polsce również. I to, że ustawa nasza o planowaniu przestrzennym ogranicza spojrzenie urbanistyczne do pewnych określonych działań, to przygotowywany jest i to cieszy projekt ustawy o rewitalizacji, który pokaże, że można rozumować szerzej. Bo jest to pewien paradoks, że nasza ustawa określa działania urbanisty jako sprawy przeznaczania terenów, skoro w naszych miastach większość terenów, czy właściwie wszystkie tereny w zasadzie są już przeznaczone. Jak dojść do tego nowego, bardzo proszę, czyli ta droga. Przede wszystkim trzeba określić, że trwałość, czy ta sustainability, to jest ciągłość. Czyli to jest ciągłość, której oczekujemy, że często twórcy oczekują, że następne pokolenia będą szanować ich osiągnięcia, ale to też odnosi się wstecz do tego, co powstało. Czyli aby tworzyć nową urbanistykę, nie musimy zaczynać od nowa, nie musimy niczego burzyć, żeby na tym surowym pniu budować coś nowego i dobrego. Od kreacji powinniśmy przejść do postaw twórczych typu adaptacja, szanująca przeszłość. Urbanista raczej w takim procesie byłby doradcą, a nie kreatorem. Też dosyć ważna kwestia to subiektywność i dynamika potrzeb. Potrzeby przestały być obiektywne, jak potrzeba kanalizacji, określonych przekrojów dróg. Tutaj myślenie inżynierskie już nie domaga. To społeczeństwa są dojrzalsze i hierarchia potrzeb się zmienia. Czyli ta dominacja inżynierska, dla tej dominacji inżynierskiej już nie ma miejsca. Symptomatyczne były ostatnie wybory do samorządów terytorialnych, gdzie było pewne starcie tego starego z nowym. Ja to obserwowałem na niektórych przykładach, gdzie władza wręcz deklarowała, że to hasło się wręcz w tej treści pojawiało, to powiem, wiemy, czego wam potrzeba, zagłosujcie na nas. I tacy kandydaci po latach sukcesów przegrywali, bo społeczeństwo nie wierzy już w to, że ktoś wie, czego im potrzeba, bo społeczeństwo samo też chce dojść do tego, czego tak właśnie im potrzeba, bo kwestie takiego prostego rozumowania inżynierskiego, definiowania potrzeb poprzez funkcje, jakby sposób życia tego technicznego miasta jeszcze skończyło. Czyli musimy się pytać, dla kogo? Dla kogo, ale też kto? Kto decyduje, kto uczestniczy, kto korzysta jednocześnie. I tutaj jest grupa beneficjentów. I to trzeba, o tym trzeba pamiętać, że w tym nowym podejściu trzeba łączyć potrzeby i działania mieszkańców, biznesu, deweloperów i władz. Ale właśnie włączać, a nie dominować. Tworzyć bardziej zindywidualizowany świat, co w praktyce nie jest takie łatwe, bo też dla wszystkich tych grup, czterech grup, rodzi nowe wyzwania i nowe problemy. I o tym będzie mowa w kolejnych referatach i filmach. Dziękuję Państwu bardzo.